Premier Beata Szydło niezmiennie jest naszym gościem w studiu RMF FM. Pani premier, pytań od słuchaczy całe mnóstwo. Spróbujmy przez nie przebrnąć, oczywiście nie przez wszystkie, ale w jakim wieku według pani premier politycy powinni przechodzić na emeryturę? Ja na początku, jeżeli pan redaktor pozwoli, to podziękuję za wszystkie pytania, bo wiem, że bardzo dużo ich wpłynęło i wszystkim państwu za nie dziękuję. Mogę odpowiedzieć na jedno szczególne pytanie, które padło dzisiaj w studio tutaj u państwa rano. Premier Miller zapytał o palmę, którą jego żona podarowała do jego gabinetu. To posłuchajmy tego pytania, żeby też słuchacze mieli szansę sobie przypomnieć i się zorientować. Premier, kiedy ja pełniłem ten urząd, moja żona przyniosła kiedyś do mojego gabinetu taki duży kwiat i on stał po prawej stronie biurka w rogu. Dbał potem o niego pan premier Tusk i w związku z tym chciałem się zapytać, czy ten kwiat dalej tam jest, a jeżeli jest, czy pan jest uprzejma poświęcić mu chwilę na jego pielęgnację. Po wysłuchaniu tego pytania, kiedy dowiedziałam się, że pan premier Miller zadał takie pytanie, natychmiast poprosiłam moich współpracowników o odnalezienie tej palmy. Proszę powiedzieć, że się naprawdę odnalazło. No i wszyscy szukają do dzisiaj. Ja mam nadzieję, że ten kwiat nie podzielił losu gęsiarki z kancelarii prezydenta. Szukamy. Jak tylko odnajdę, na pewno się nim zaopiekuję i zaraz przekażę informację, że jest. To obiecujemy, że my też przekażemy naszym słuchaczom. A teraz wracamy do pytania o wiek polityków. No to jest, oczywiście rozumiem, że wracamy też do pytania o to, w jakim wieku, czy obniżenie wieku emerytalnego w Polsce jest potrzebne, czy nie jest potrzebne. Moim zdaniem jest potrzebne. Będzie w tej chwili od 1 października 60-65. Oczywiście politycy mają nieco inne zasady funkcjonowania i tak jak sądzę w wielu innych zawodach, wtedy kiedy uznają, że już nie są w stanie swoich funkcji pełnić, to będą przechodzili, oddalali się od tej działalności politycznej. No to kolejne pytanie. Kiedy zmniejszą się kolejki do lekarzy, specjalistów, pyta Olga. Rok temu rejestrowałam się do neurochirurga, wizytę mam za miesiąc. Czy to nie za długo? Rok oczekiwania w bólu. A pani Edyta dopytuje, we Wrocławiu do endokrynologa czeka się w kolejce 3 lata. Tak, to są oczywiście okresy oczekiwań, które bulwersują i są niezwykle długie i dla osób chorych. To jest wyjątkowo, jeszcze dodatkowo wydłużony czas. Dlatego wprowadzamy między innymi te zmiany, które w tej chwili od 1 października będą miały miejsce, jeżeli chodzi o wprowadzenie sieci szpitali. Przyjęliśmy też ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej po to, żeby ten okres oczekiwania do lekarza się skrócił. Ale mamy jeszcze jeden poważny problem, to znaczy brak kadry. Zaczyna w Polsce brakować lekarzy i pielęgniarek i to jest kolejny problem, z którym musimy sobie poradzić. No i oni też do nas piszą i pytają, co z podwyżkami dla nich. Minister Radziwiłł proponuje podwyżki w wysokości kilkudziesięciu złotych na miesiąc, co jest nie do zaakceptowania. Pisze pan Wojciech, musimy brać dodatkowe dyżury, pracujemy ponad siły, aby zapewnić sobie i naszym rodzinom godne życie. Jesteśmy zmęczeni. Zgoda, pełna zgoda. I a kiedy to się zmieni? Pan minister Radziwiłł przygotował propozycję podwyżek, ale też przygotował propozycję rozłożenia na 3 lata, zwiększenia nakładów na służbę zdrowia, tak żeby osiągnąć ten poziom. Idealnie byłoby, gdyby się nam udało 6% PKB. To jest oczywiście na razie poza naszymi możliwościami, ale co roku będziemy nakłady zwiększać na służbę zdrowia. Mnóstwo pytań dotyczy szkoły i tego, co się w niej teraz dzieje. Panią Paulinę na przykład oburza wręcz to, że pani minister Zalewska na pytanie o to, że brakuje podręczników w szkołach, odpowiada, że to nie jest żaden problem, bo przecież nie tylko z podręczników uczniowie się muszą uczyć. Dostrzega pani problem w szkole braku podręczników i tego, że nie do końca wszystko zagrało tak, jak powinno, jeśli chodzi o reformę edukacji? Ja oczywiście po rozpoczęciu roku szkolnego, kiedy pojawiały się takie głosy, zwróciłam się do Ministerstwa Edukacji, do pani minister Zalewskiej z pytaniem, czy rzeczywiście potwierdza się to. Według Ministerstwa Edukacji Narodowej nie ma takich problemów. Być może oczywiście
zawsze się może zdarzyć, że w jakiejś szkole, w jakiejś miejscowości coś nie spełnia oczekiwań do końca rodziców, ale będzie oczywiście tam od razu interwencja, natomiast nie ma powodów do tego, aby mówić, iż reforma edukacji czy nowy rok szkolny odbywa się z jakimiś problemami. Wręcz odwrotnie, ja uważam, że wszystko przebiega zgodnie z tym, co zostało zaplanowane. Pani minister mówi, że problemów nie ma. Słuchacze w tych pytaniach, które do nas dotarły, jednak na problemy zwracają uwagę. A propos podręczników. Pani Paulina pisze tak. Pani Anna Zalecka stwierdziła, że fakt braku podręczników w pierwszych dniach roku szkolnego jest spowodowany opieszałością dyrektorów szkoły, którzy mogli zamówić podręczniki w kwietniu tego roku. Jest to nieprawda, ponieważ w kwietniu nie było jeszcze numerów dopuszczeń podręczników i wydawnictwa nie drukowały wtedy podręczników. Ostatnie dopuszczenia podręczników do użytku pojawiły się na przełomie czerwca i lipca tego roku. No więc przed wakacjami, czyli można było te podręczniki wtedy już też zamawiać. Ja nie chcę przesądzać w tej chwili, z jakiego powodu gdzieś mogło zabraknąć podręczników, czy jest jakiś problem, dlatego że pewnie każdy z tych przypadków jest indywidualny. Jeżeli takie głosy, my jesteśmy cały czas otwarci na to, żeby interweniować, jeżeli jest taka potrzeba. Ja mam taką prośbę do Państwa, jeżeli są kłopoty, jeżeli gdzieś pojawia się jakiś kłopot w którejś ze szkół z miejscowości, to żebyście Państwo informowali kuratorów i będziemy zaraz reagować. No, słuchacze piszą, że są kłopoty, jeśli chodzi o etaty nauczycieli. Minister edukacji odpowiada, że problemów nie ma. No i mamy znów dwugłos. Związek Nauczycielstwa Polskiego wylicza, że to jest prawie 10 tysięcy nauczycieli, którzy stracili pracę w związku z reformą edukacji. Czy może pani premier ręczyć za to, że żaden nauczyciel w Polsce nie stracił pracy w związku z reformą edukacji? Ta reforma jest tak przygotowana, aby każdy nauczyciel w Polsce miał możliwość pracy w oświacie. Ja wczoraj byłam wracając z Krynicy z Forum Ekonomicznego, zatrzymałam się w Nowym Sączu i miałam informację, tam mi przekazano, że w Nowym Sączu pojawiły się na przykład nowe etaty i zatrudniano nowych nauczycieli w związku z reformą oświaty. To wszystko zależy od tego, w jaki sposób oczywiście ta reforma jest przeprowadzana w danym samorządzie. Natomiast jeszcze raz chcę potwierdzić to, co mówiłam już wielokrotnie, o czym mówiła pani minister Zalewska, że są przygotowane miejsca pracy dla wszystkich nauczycieli. To rozumiem, ale czy żaden nauczyciel nie stracił swojego miejsca pracy w związku z tym, że ta reforma została wprowadzona? Panie redaktorze, zaraz, jeżeli powiem tak, nie stracił, to pan mi przytoczy przykład nauczyciela z jakiejś konkretnej miejscowości, który na przykład stracił. Tak, bo znam takiego nauczyciela i wiem, że stracił. I co usłyszał w szkole? To tak. Też jest ważne. Co usłyszał w szkole? Usłyszał, że w związku z połączeniem szkoły podstawowej z gimnazjum trzeba zrobić miejsce pracy przede wszystkim dla nauczycieli, którzy przyjdą z gimnazjum, bo oni nie mogą stracić pracy. Ale to jest już decyzja lokalnego samorządu. To jest decyzja organu prowadzącego, dlatego że to na poziomie gmin i powiatów, miast były prowadzone prace nad siecią szkół i to samorządy przygotowują właśnie miejsca pracy dla swoich nauczycieli. Ja mogę panu podać bardzo wiele przykładów takich miast i takich miejscowości, w których, tak jak powiedziałam, nie tylko, że wszyscy mają pracę, ale poszukuje się nauczycieli. I ta współpraca pomiędzy jednostkami samorządu była doskonała, także wymieniano się informacjami. No zawsze to jest tak, że reforma musi być przeprowadzana w ścisłej współpracy pomiędzy wszystkimi tymi, którzy za reformę odpowiadają, czyli w tym przypadku jednostki samorządu terytorialnego, rząd, kuratoria. Tumu Rohir pyta, jaki tort będzie na imprezie z okazji 8. rocznicy tuskowego VAT-u, którego nie obniżyliście? Donald Tusk podnosił VAT i pamiętam, że wtedy podnosił go na rok chyba. A państwo powiedzieli, że go obniżą. Natomiast myśmy mówili, że nie podniesiemy stawki VAT-u i nie podnieśliśmy stawki VAT-u. Nie, nie. Natomiast były zapowiedzi, że będzie ten VAT obniżony, dzisiaj, pani premier. Ja dzisiaj mogę się pochwalić tym, że ściągalność podatku VAT jest doskonała, że do budżetu wpływa coraz więcej środków z uszczelnienia systemu podatkowego, a minister finansów, wicepremier Morawiecki przygotowuje nowe rozwiązania, które będą korzystne i dla przedsiębiorców, i które będą również korzystne dla podatników. Pani premier, chcemy ale jeśli upraszczać, słyszę, nie mówiliśmy, od razu, nie podniesiemy VAT-u. Ja od razu zaraz też powiem, bo jeżeli powiem, że upraszczamy, budujemy
przyjazny dla podatników system, dla przedsiębiorców, to pan redaktor może powiedzieć spokojnie, no wszyscy tak mówili, prawda? Ale my mamy efekty i to rzeczywiście działa. Natomiast zależy nam na tym, żeby była dobra sytuacja gospodarcza. Ja w tej chwili mogę powiedzieć tak, że bardzo bym chciała, żeby był w Polsce niższe podatki, ale uważam, że nie są one zbyt wysokie. Natomiast dzisiaj ten system podatkowy i to, w jaki sposób jest prowadzona ściągalność VAT-u, no pokazuje, że przy dobrym zarządzaniu groszem publicznym można naprawdę zrobić bardzo dużo. Czy dobrze rozumiem, słuchając tego, co pani mówi, że w tej kadencji Sejmu nie ma co myśleć o tym, żeby VAT został obniżony choćby o 1 punkt procentowy w Polsce? My w tej kadencji Sejmu postawiliśmy sobie za cel przede wszystkim rozwój, szybki rozwój Polski, nadgonienie tych zaległości, które przez 8 lat nasi poprzednicy narobili. To jest przede wszystkim postawienie na inwestycje i to jest również uszczelnienie systemu podatkowego tak, żeby ten VAT, który powinien był wpływać do budżetu, a nie wpływał i nie potrafiono sobie z tym poradzić, tylko pozwalano na to, żeby właśnie te miliardy złotych wypływały z budżetu. W tej chwili, żeby on budował nasz potencjał gospodarczy, a to znaczy przekładał się na godne życie i na kieszenie każdego obywatela, bo trzeba pamiętać, że podatki, które wpływają do budżetu państwa, potem wydatkowane są na budowę autostrad, utrzymanie szkół, panie redaktorze. Wspaniale, uśmiecham się, bo inne inwestycje, które są potrzebne każdej polskiej rodzinie. Ciągle nie słyszę odpowiedzi na pytanie, czy w tej kadencji Sejmu jeszcze jest szansa na obniżenie VAT w Polsce. Rozumiem, że jest to trudne pytanie, na które trudno odpowiedzieć. To jest przede wszystkim pytanie, które w tej musi być poprzedzone oceną sytuacji gospodarczej i taką koniecznością. Jeżeli taka konieczność będzie, to będziemy ją na pewno rozważać. Natomiast ja myślę, że też można zastanowić się nad innym rozwiązaniem, o którym przecież też mówiliśmy, nie tylko w kampanii wyborczej, ale już w czasie, kiedy rządziliśmy, zbudowaniem innego systemu podatkowego. No być może, że tutaj będziemy szukać jakichś rozwiązań, ale ja to pozostawiam w tej chwili Mateuszowi Morawieckiemu, który pracuje w swoim resorcie z zespołem nad różnymi rozwiązaniami. To a propos zapowiedzi z kampanii wyborczej, piszą słuchacze, dopytując o opiekunów osób, dorosłych osób tak, niepełnosprawnych. Pamiętam, to też jest zobowiązanie. W kampanii wyborczej zarzucała pani poprzednim władzom, że nie pomogły tym opiekunom i mówiła pani tak. Dzisiaj godność tych ludzi jest wyceniona na 520 zł miesięcznie i brakło czasu obecnie rządzącym, aby nad tym problemem się pochylić. Dzisiaj te słowa brzmią bardzo aktualnie. No i pytanie jest aktualne. Pani Alina pyta, kiedy rząd pomoże opiekunom dorosłych niepełnosprawnych i kiedy będą mogli liczyć na więcej niż te 520 zł? To jest nasze zobowiązanie i wywiążemy się z tego zobowiązania. W tej chwili pani minister Rafalska również nad tym pracuje, więc na pewno się z niego wywiążemy. Natomiast Ale pani premier, proste pytanie pani Aliny. Tak. Kiedy mogę liczyć na większe pieniądze? Ja nie powiedziałam, wywiążemy się z tego zobowiązania na pewno do końca kadencji i problem ten zostanie rozwiązany i również zostanie do końca domknięty zmiany w systemie podatkowym. Przed nami jeszcze dwa lata, panie redaktorze. Pytanie, o czym rozmawiamy, bo rodzice tych dorosłych niepełnosprawnych od lat walczą o to, żeby mogli dostawać minimalną pensję za to, co robią, no bo codziennie poświęcają się swoim bliskim. Czy to jest realne w tej kadencji Sejmu? Jeszcze raz powiedziałam, powtórzę, pani minister Rafalska pracuje w tej chwili nad tymi rozwiązaniami. Ja nie chcę obiecywać czegoś, co jest niemożliwe, ale mamy jako bardzo jasny priorytet postawiony, że ten problem rozwiążemy i pomożemy. Jakim szefem jest Jarosław Kaczyński? Pyta Mateusz. Doskonałym. A co to znaczy? Wymagającym. Jest szefem wymagającym, ale jest też szefem, który potrafi docenić, kiedy coś dobrego uda się zrobić. Potrafi oczywiście upomnieć i skarcić, ale przede wszystkim jest człowiekiem, który doskonale rozumie politykę i ma wizję polskiego państwa i to jest najważniejsze, dlatego że jest naszym liderem, który dzięki któremu zwyciężyliśmy w wyborach, podwójnych zresztą, bo trzeba powiedzieć, że przecież i zwycięstwo Andrzeja Dudy w kampanii prezydenckiej to jest decyzja Jarosława Kaczyńskiego, żeby on został kandydatem. Potrafiliśmy dzięki Jarosławowi Kaczyńskiemu przetrwać lata opozycji, zbudować dobry program, dobrą drużynę i dzisiaj rządzimy. A często się spieracie?
dyskutujemy. Pani premier, Grzegorz z Gdyni pyta, żyje ze swoim partnerem w stałym związku od 7 lat. Czy będziemy mieć szansę zalegalizować kiedyś nasz związek? Czy w Polsce jest szansa na związki partnerskie? Ja nie ukrywam, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie jest orędownikiem zalegalizowania związków partnerskich i na pewno my nad tym pracować nie będziemy. Krzysztof dopytuje, czy pani premier i pan minister Szyszko są gotowi ponieść odpowiedzialność urzędniczą za decyzję wbrew Komisji Europejskiej? Mowa o wycince w Puszczy Białowieskiej. W poniedziałek odbędzie się posiedzenie Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu, na którym pan minister Szyszko przedstawi argumenty, że racja jest po polskiej stronie. Ja mam nadzieję, że Trybunał podejmie decyzję merytoryczną, a nie polityczną. Mówię o tym dlatego, że mam wrażenie, że pewne tematy dotyczące funkcjonowania niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej, niestety tematy, które powinny być rozstrzygane merytorycznie, są rozstrzygane politycznie. W tym sporze rację ma minister Szyszko, a potwierdzają to analizy eksperckie, nie tylko ministerialne, ale również zewnętrznych ministrów, którzy potwierdzają, iż ta wycinka jest konieczna ze względu na to, żeby puszczę ratować. Pytanie w takim razie, skąd decyzja o wstrzymaniu tej, czy konieczności wstrzymaniu tej wycinki, skoro wszystko jest tak oczywiste i tak jasne? Decyzja Komisji Europejskiej. Tak. Panie redaktorze, a skąd decyzja Komisji Europejskiej, żeby cały czas prosić Polskę o różnego rodzaju wyjaśnienia dotyczące łamania rzekomo prawa w Polsce, odnoszenia się, a pamiętam taki moment, kiedy zmienialiśmy pierwszą ustawę medialną, kiedy również były zarzuty ze strony Komisji Europejskiej, że jest w Polsce łamane prawa, a myśmy tymczasem wprowadzili dokładnie takie same zmiany, jak na przykład we Francji są akceptowane. Czy też w tej chwili Komisja Europejska żąda wyjaśnień dotyczących reformy sądownictwa. Przecież my nie pracujemy jeszcze nad tymi zmianami w sądownictwie, bo pan prezydent dopiero projekty przygotowuje. To są decyzje polityczne. Komisja Europejska niestety wyszła ze swojej roli i jest w tej chwili przede wszystkim komisją polityczną. Mówię to z troską, dlatego że nie taka jest jej rola traktatowa, ale mam nadzieję, że komisja zmieni swoje postępowanie. A propos Polska, Unia Europejska, fragment programu Prawa i Sprawiedliwości. Mhm. Polski rolnik nie jest gorszy od francuskiego czy niemieckiego, dlatego nie ma zgody, żeby otrzymywał znacznie niższe w porównaniu z tamtymi rolnikami dopłaty bezpośrednie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadzi do zakończenia upokarzającej dyskryminacji polskich rolników w Unii Europejskiej i zapewni im równoprawne, godne traktowanie. Od kiedy tak będzie, pani premier? Panie redaktorze, komisja, polityka wspólna, polityka rolna Unii Europejskiej dla wielu państw, dla Polski również, jest jedną z priorytetowych i myślę, że ta dyskusja, która rozpoczyna się w tej chwili nad przygotowaniem nowych ram finansowych, ona niebawem będzie już na bardzo takim zaawansowanym etapie, będzie dyskusją, która pokaże te obszary, które powinny być rzeczywiście potraktowane ze względu na ich rolę, na ich charakter, na ich priorytetowość w sposób szczególny. Dla Polski między innymi to będzie rolnictwo. To nie będzie łatwy budżet, dlatego że odchodzi Wielka Brytania i po Brexicie po prostu będą mniejsze wpływy do budżetu Unii Europejskiej. Ale my jesteśmy w stanie nawet zgodzić się na to, żeby składki do Unii Europejskiej były wyższe, ale żeby priorytetowe, a tutaj również dla Polski rolnictwo, miały finansowanie na poziomie, który pozwoli funkcjonować właśnie na równym poziomie tych, którzy są w tak zwanej starej i nowej Unii. Ale może się pani zobowiązać, że tak, ja, premier Beata Szydło, zrealizuję program Prawa i Sprawiedliwości pokazywany przed wyborami i polski rolnik dostanie dokładnie takie same dopłaty jak francuski czy niemiecki. Tak, ja, Beata Szydło, będąc premierem rządu tworzonego przez Prawo i Sprawiedliwość, realizuję program Prawa i Sprawiedliwości i wszyscy ministrowie w moim rządzie również, więc krok po kroku te kolejne etapy będziemy się z nich wywiązać. I w kolejnej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej to już będzie to równouprawnienie? Mogę powiedzieć tak i mogę zapewnić, że będziemy robić wszystko, żeby w kolejnej perspektywie budżetowej i w kolejnej kadencji, ponieważ ja wierzę też głęboko, że
aby te reformy i te zmiany, które wprowadzamy, które są akceptowane, a o tym, że taka akceptacja jest, świadczy chociażby to, że ja się spotykam z tym, o czym mówią ludzie i myślę, że większość tych głosów, oczywiście, że zawsze są, zawsze będą też głosy krytyki i bardzo dobrze, bo gdyby wszyscy chwalili, to byłoby fatalnie i my popadlibyśmy w samozadowolenie, więc i krytyka jest potrzebna i błędy są popełniane, co jest rzeczą naturalną, ale ludzie w większości mówią, że są zadowoleni ze zmian, które, w którym w tej chwili ich kierunku, w którym Polska zmierza. Ale pani na pewno słucha nie tych zachwyconych, tylko tych rozczarowanych. Spotykam wszystkich. Ale proszę mi wierzyć, panie redaktorze, ja bardzo dużo jeżdżę po kraju i też spotykam się z ludźmi i spotykam różnych ludzi, którzy są i zadowoleni, i niezadowoleni, ale nawet te pytania, które tutaj wpłynęły, mam wrażenie, do państwa redakcji, też pokazują, że tak naprawdę ludzie interesują się tym, co dotyka ich bieżącego życia. I ja się z tego cieszę, dlatego że to pokazuje, że te zmiany, które są wprowadzane, nawet jeżeli dla kogoś one w tej chwili są trudne, to jednak ogniskują tą naszą dyskusję wokół tych programowych kwestii. No, to jest najważniejsze. Ludzie pytają, słuchacze pytają, między innymi frankowicze pytają, co z tymi szumnymi zapowiedziami z kampanii wyborczej o tym, że pomoc będzie szybka, pilna. Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało wiele w tej sprawie. Tak, no przede wszystkim to jest deklaracja pana prezydenta Andrzeja Dudy, który zobowiązał się, że przygotuje takie rozwiązanie dla frankowiczów i zresztą wywiązał się z tego zobowiązania, bo takie projekty, w tej chwili już chyba druga jego propozycja została złożona, więc jest materiał, żeby nad tym pracować. Sprytnie odbija pani do prezydenta, ale ja pamiętam niestety, i archiwa pamiętają, że jeszcze przed wyborami pani premier, dziś premier, a wtedy polityk Prawa i Sprawiedliwości zapowiadała, że Prawo i Sprawiedliwość złoży swój projekt frankowy obok projektu prezydenta. Tego projektu nie było. Tak, dlatego że pan prezydent zobowiązał się do kilku projektów. Ja pamiętam franki na pewno emerytury i wywiązał się, bo przecież wiek emerytalny został wprowadzony, obniżenie wieku emerytalnego. Ponieważ wywodzimy się wszyscy z jednego obozu politycznego, pan prezydent był kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym Prawo i Sprawiedliwość uznało, że czekamy na projekt pana prezydenta. To już zmierzając do końca naszej rozmowy i troszkę podsumowując te dwa lata, zastanawiam się, czy po dwóch latach rządzenia ma pani więcej czy mniej przyjaciół? Ja mam stałe grono przyjaciół, ludzi, z którymi znam się od wielu, wielu lat i zawsze najlepszych przyjaciół ma się z lat dzieciństwa i młodości. Muszę panu redaktorowi powiedzieć, że ostatnio miałam fantastyczne powroty do takich przyjaźni, ponieważ miałam okazję spotkać się z moją klasą z liceum z okazji kolejnej naszej, już nie będę mówić której, rocznicy maturalnej. Zaprosiłam moich przyjaciół właśnie tutaj do Warszawy. Ja ostatnio spotkałam się z przyjaciółmi z lat studenckich i to są najfajniejsze przyjaźnie, naprawdę. Obiecaliśmy słuchaczom. A najlepszym przyjacielem zawsze moim to jest moja rodzina. Obiecaliśmy słuchaczom odpowiedź na jeszcze jedno pytanie. Jaka jest ulubiona czekolada pani premier? Bardzo lubię czekoladę mleczną, bydlowską. Pytań od słuchaczy całe mnóstwo, pani premier, a to znaczy, że to nie może być ostatnia rozmowa w tym studiu. Już teraz zapraszamy i w naszym, i w przede wszystkim słuchaczy. Bardzo cieszę się bardzo chętnie. Jeszcze raz chcę państwu wszystkim podziękować za te pytania i umówiliśmy się też, że otrzymam je, żebym mogła może odpowiedzieć, może mailami, a może na następnej naszej rozmowie. Dziękuję panie premier. Doktorze. Beata Szydło, bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam państwa.